Cześć, z tej strony Arpe. Mam dzisiaj dla Was kolejną część poradników. Tym razem będzie to poradnik do gry Shadow Kings. Jest to następca gry Good Game Empire od Good Game Studio. Gra jest ogólnie dostępna jako gra darmowa w języku polskim. Chciałem tutaj już osiągnąłem ten maksymalny poziom. Maksymalny poziom jest to 40. Wykonując po prostu tutaj bez problemów zadania związane z XP, czyli z doświadczeniem różnego typu, to jest przeważnie ewentualnie dać jakieś zasoby lub też rozbudowywać cały czas miasto. Niczego zbytnio tutaj nie ma ciekawego. Jeśli chodzi o samą grę, liczyłem na to, że te opcje będą tutaj dwie dostępne, to jest badania oraz coś związanego z generałami, prawdopodobnie może jakieś bronie, jakieś ulepszenia, coś w tym stylu. Niestety nic takiego się nie odblokowuje i nie jest to na dzień dzisiejszy, w dniu, w którym ten poradnik dodam, nie jest to dostępne. Jeśli chodzi tutaj o wioski, możemy wioski tylko i wyłącznie, to są tutaj te takie z niebieskimi daszkami, możemy je tylko i wyłącznie palić, wysyłać tam mistyków. Ewentualnie wojska po prostu atakując również się pali. Nie możemy tutaj ich niestety, ale podbić. Możemy za to podbijać posterunki. Posterunki są te mniejsze tutaj. No, tego rodzaju. Ja posterunki przejmuję głównie te związane z jedzeniem, czyli dwoma chlebami. Dają nam to ogólnie możliwość wybudowania więcej gospodarstw. Co za tym idzie, jesteśmy w stanie stworzyć większą armię. Jeśli chodzi o surowce, ja ich mam tak dużo, już mam końcówkę oczywiście, czyli mam koniec gry, mam 40 level, nie ma co robić, oprócz tego, że mogę podbijać tutaj, raczej podbijać posterunki właśnie innych graczy, to oprócz tego nic nie jestem w stanie innego robić. Nie ma dodatkowych na razie światów, po prostu maksymalny level, no i atakować innych graczy. No i oczywiście mając, już mam zasobów tyle, że nie potrzeba mi więcej, produkuję bez problemu tym, co mam, a jedzenie wiadomo jest ważne, żeby tą armię móc utrzymać. Ponieważ na wszystkie tutaj budynki, w zależności od jakie tam są surowce, czy to jest więcej drewna, kamienia, czy właśnie tutaj jedzenia, no to mamy na budynki właśnie limity, że mogę na przykład 10 maksymalnie gospodarstw. To jest oczywiście główna wioska. Domów można ile się chce. No i tutaj osiągnięto maksymalną liczbę budynków. Tartak, targ, kamieniarz, młyn, pałac. Jeśli chodzi tutaj o obronę, żeby właśnie przeciwnik wysyła tutaj mistyków, warto mieć wieże strażnicze. Też mamy na to limit. Jeśli chodzi o wieże strażnicze, możemy. No, zaraz poszukam tego. Teraz nie wiem, gdzie to było. To nie tu. Budynki wojskowe. Wieża mistyków i wieża strażnicza. Wieża mistyków służy tutaj właśnie do przeprowadzania wywiadu i sabotażu, a wieża strażnicza broni nas właśnie przed tymi tutaj mistykami. No i oczywiście obrona jest maksymalnie trzeci poziom. Czy takie możemy wybudować ogólnie w wiosce? Pozostałe oczywiście są po jednym maksymalnym. Również limity są na posterunki tutaj. Posterunki maksymalnie mogą być 3 na dzień dzisiejszy. No i oczywiście główna twierdza, której nie można podbić. Posterunki można podbijać. Można je również porzucić. Wystarczy, że klikniemy na porzuć posterunek. Jest on w nawigacji, czyli jest on tutaj w tym kompasie. Nie możemy tutaj przenosić zamku czy tych posterunków, nie ma takiej możliwości. Ta możliwość jest aktualnie zablokowana. Być może w późniejszym terminie twórcy gry ją dodają. Na razie niestety, ale nie ma. No i oczywiście podbijać posterunki możemy za pomocą tutaj rezydencji. Mamy tam specjalną tutaj jednostkę zarządcę. No i też możemy, pisze zarządca, poziom maksymalny trzeci. Ogólnie chodzi o to, że trzy posterunki są na maksymalnym poziomie, który można podbić.
No i to by było na tyle, jeśli chodzi o poradnik, o tutaj krótkie, mój krótki fakt. Jeszcze mogę dodać jedną rzecz, że na przykład pokażę, jakie są maksymalne, ile jest jednostek w grze. Jednostek w grze jest 5. Jeśli chodzi o ofensywne, mamy je podzielone ofensywne, to jest strzelec, topornik, paladyn, strzelczyni na gryfie i rycerz na gryfie. Jeśli chodzi o statystyki, to są, że rycerz na gryfie ma wręcz 4 gwiazdki, a strzelczyni ma łuki 3,5. Jeśli chodzi o jednostki defensywne, również jest ich 5, jest halabardnik, który ma 4 obrony na walczących wręcz, no i łuki przeciwko łukom, 4 obrony. No i jeszcze jest czarownik, który ma troszkę po wszystkim do obrony. No i też jest 5, jeszcze jest pikinier i kusznik. Jeszcze jedną rzeczą jest, jeśli chodzi tutaj o dekoracje, jeśli wynajdujemy po kolei, to ja się na przykład pomyliłem i myślałem, że po prostu po prawej stronie odkrywamy i myślałem, że to są te. Nie przeczytałem, po prostu nie sprawdziłem informacji. Budowałem niepotrzebnie. Mogę je oczywiście skryć. Chodzi o to, że te lepsze pojawiają się z lewej strony. Z prawej strony są do odkrycia, a później jak je odkrywamy, to one się pojawiają. Czyli po prostu odkrywamy poprzez zdobywanie kolejnych poziomów. One się pojawiają tutaj z lewej strony. To jest oczywiście maksymalna tutaj, co nam daje do zadowolenia. Jeśli chodzi o te zadowolenie, o dekoracje, no to one tutaj wprowadzają coraz większy procent, a ten procent, czyli szczęście, a ten procent ma wpływ na to, że jesteśmy w stanie zebrać więcej surowców, więcej złota. Złoto oczywiście możemy tutaj sobie ustawić różny czas, który chcemy. Możemy za pomocą diamentów, bogactw również ustawić, ale to niestety jest waluta premium, którą no nie ma za dużo. Ja mam na przykład 2785, a użyłem tylko jednego tutaj razu, ponieważ chciałem zwiększyć możliwość produkcyjne jednostek. Tu jeśli tu kliknę aktywuj, o, to jest koszt 375, no i trwa przez 7 dni. Po 7 dniach to znowu znika, znowu jest tak jak teraz i mogę maksymalnie dwie jednostki produkować. Czyli tak jak mówiłem, nie ma możliwości aktualnie wejścia na jakiś inny świat, jest tylko ten jeden, pierwszy, no i poziom jest 40. Być może później twórcy gry dodają, ale bardzo to powoli idzie, że ja zdążyłem praktycznie zdobyć maksymalny. Dwie tutaj mam, dwa posterunki. Mogę gdzieś sobie zdobyć trzeci, gdybym chciał, bo ewentualnie od przeciwnika, ale nie ma na to ochoty. Lepszą aktualnie grą jest Good Game Empire. Ta sama firma, ale Empire jest bardziej dopracowany i więcej światów wszystkiego, także jeśli jak już coś wybrać, to jeszcze Shadow Kings nie jest na to gotowe, żeby na to poświęcić więcej czasu. Chociaż są tutaj oczywiście amatorzy, którzy w to grają. Jeśli się gra spodoba, warto w sumie zagrać, spróbować. Może się przyda jakieś te moje rady, ewentualnie wskazówki, które ukazałem. Przechodząc po prostu, zdobywając maksymalny poziom. No i kolejną rzeczą jeszcze jest to, że niestety, ale musimy cały czas produkować obronę, bo nam cały czas atakują wioski barbarzyńskie, których nie możemy podbić. Cały czas jakieś ataki są wysyłane, my cały czas tracimy te jednostki w defensywie i cały czas trzeba to odbudowywać. Jeśli chodzi o usuwanie tutaj konta, no to tak jak, nie wiem czy mówiłem, wystarczy po prostu nie logować się, to wtedy będzie właśnie konto nieaktywne, taka ruina się pojawi, porzucona, o tak jak te niebieskie, tutaj to są właśnie porzucone zamki, lub ewentualnie napisać do działu wsparcia i wtedy też są w stanie usunąć takie konto. No te małe chałupki to są obozy cieni, czyli tak zwani dla mnie barbarzyńcy, no a te z daszkami niebieskimi to oczywiście główne zamki. Tak wygląda mapa. Te w takiej obroczce, w takim polu białym, to są nowi gracze, których nie możemy zaatakować. Mają ochronę gracza początkowego. No i tak to mniej więcej wygląda. Shadow Kings na maksymalnym poziomie. No i różne zabawki, rankingi. Ale nic takiego, żeby na duże mnie ta gra mogła wciągnąć, jeśli chodzi o moją tutaj opinię. To by było na tyle.
Jeśli się komuś gra spodoba, no ja zagrałem do maksymalnego poziomu, chciałem sobie po prostu zaliczyć. Także to by było na tyle. Do usłyszenia, do następnych moich odcinków. Cześć.